wiem o Twoich zacnych planach na przyszłość. Wiem, że chcesz śpiewać. Chciałabym coś w tym kierunku iść, spróbować, bo boję się, że kiedyś, ostatnio wywiadzie właśnie rozmawialiśmy, boję się, że później będę żałować, że o, nie spróbowałam tego. Teraz dużo youtuberów, influencerów leci w muzykę. Wydaje mi się, że ciekawa przygoda. Ja też mam ten język angielski, co nie, wydaje mi się, że też tutaj spoko. Tak, to może być Twoją siłą. Tak, no tylko, że mój menadżer Donatan tutaj coś się ociąga. Ja z nim już rok współpracuję i no ociąga się. Wiem, że on teraz z ekipą robi całą płytę, więc rozumiem, ale no chciałabym trzeba go tutaj przyśrubować. No. Także słuchaj, Donatan, odzywamy się po wywiadzie, co jest z lekcji. Tak, no musimy się zebrać, bo kurde, już za długo to trwa. Ja faktycznie na to czekam, bo też nawiązuję tutaj dlatego, że rozmawiałyśmy we wrześniu o tym. Właśnie, we wrześniu. Ja już zaczęłam coś robić, bo ja już byłam w studiu tyle razy. Zaczęłam coś robić w lipcu chyba, a dalej jakby nic nie wyszło, więc no fajnie by było, jakbyśmy przyspieszyli trochę. A jakie to są Twoje klimaty? Jaki rodzaj muzyki? Ja chyba najbardziej odnajduję się w jakimś trochę rapowaniu, takim, nie takim śpiew, takim bo ja nie umiem za bardzo śpiewać. Wiadomo, że w postprodukcji można tam wszystko uregulować, ale bardziej jakby, nie wiem, wydaje mi się tak rapowanie, coś w tym stylu. Nisko, ja nie umiem wysoko. Ostatnio byliśmy właśnie w studiu z Donatanem i Sklo i robiliśmy tam i było coś wysoko i ja za cholery nie umiałam tego zrobić i to było trochę embarrassing, ale coś tam chyba ostatecznie, nie wiem, wyjdzie, nie wiem, zobaczymy.